W Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki w Oświęcimiu odbyła się nietypowa noc Andrzejkowa. Dzisiaj niecodziennie biblioteka otwarta jest do 6 rano, od 20 aż, czyli po zamknięciu takim prawdziwym biblioteki zostawiliśmy bibliotekę otwartą dla dzieciaków, które spędzają tutaj noc. Jest to Andrzejkowa Noc pod Psem, jako że są Andrzejki, tak? I spędzamy ją z Marcinem Pałaszem, który jest laureatem tegorocznej Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego, przyznanej w październiku. Otrzymał ją za książkę Sposób na Elfa, dlatego też ta noc nosi nazwę Andrzejkowa Noc pod Psem. Dlaczego pod psem? O wyjaśnienia zapytaliśmy samego autora. Seria moich książek o z kolei moim przyjacielu Elfie stała się inspiracją do tej dzisiejszej nocy, Andrzejkowej Nocy pod Psem. I od razu powiedziałem, że zwykle coś jest pod psem, oznacza to, że coś jest złe. Więc my zmienimy ten stereotyp, wymowę tego powiedzenia i ta dzisiejsza noc pod psem będzie najlepszą nocą z tych wszystkich, które mieli tutaj okazję pewnie spędzić. Andrzejkowa Noc pod Psem rozpoczęła się od spotkania autorskiego, podczas którego Marcin Pałasz zasypał dzieci mnóstwem anegdot i ciekawostek z życia czworonogów. Mój elf robi 10 km i jeszcze ma mało, prawda? Więc też trzeba dostosować ilość spacerów. No i jeżeli nie mamy pewności, pytajmy naszego weterynarza. On jest najlepszym źródłem informacji o naszym psie, naprawdę. Ten weterynarz. Wiadomo, że pies nie lubi. Mój elf na przykład, kiedy tylko przechodzimy koło tego bloku, gdzie weterynarz ma swój gabinet, to elf, a nie, to może idziemy w drugą stronę, prawda? Chodź tam, tam jest coś fajniejszego i ciągnie mnie gdzieś tam indziej. Ja mówię, nie bój się, nie idziemy do weterynarza. Nieważne, on i tak się boi. Proszę. Zauważyłem, że dzieciaki w ogóle bardzo lubią te pupile domowe. Niektórzy wolą psy, niektórzy wolą koty. Aczkolwiek w trakcie tych spotkań jakoś tak większa sympatia po stronie psiaków. Może dlatego, że one potrafią bardziej niż koty okazywać swoje emocje. A wiadomo, że chcemy widzieć, kiedy przyjaciel nas się cieszy, kiedy jest smutny. No, po psie to widać od razu. Czy ty masz pieska może? Nie, rodzice się nie chcą zgodzić. A to wielka szkoda. Może trochę namówisz ich, żeby jakiegoś chociaż małego, jeżeli w bloku mieszkacie? W domu, a już chyba od pół roku domuję Maltańczyka. Nie mam psa, choć bardzo chciałabym mieć. A jakiego chciałabyś mieć? Dużego, małego? Znaczy takiego średniego bardziej. Takie małe to... Znaczy no duże bardziej mi się wydają, że bardziej kochają jakby właścicieli. A jaki to jest Maltańczyk? Nie znam tego piska. Taka mała biała kulka. No to mała kulka, mały problem. No niestety nie. Całkiem sporo kosztuje jest strzyżenie. Jak gdybym mógł, to ja bym wziął tam co, nie tylko mojego elfa, bo ja go właśnie ze schroniska wziąłem. Wziąłbym ich więcej, no ale wiadomo, że trzeba mierzyć siły na zamiary, prawda? Dlatego zawsze dzieci zachęcam, jeśli już rodzice wam pozwolą mieć psiaka, to powiedzcie mamie i tacie, nie kupujmy. Pójdziemy do schroniska i weźmiemy stamtąd maluszkę. Organizatorzy Nocy Andrzejkowej jak zwykle stanęli na wysokości zadania, przygotowując bardzo bogaty program dla dzieci. Będą podchody, będzie pyszny tort z cukierni Ptyś, będzie pyszna pizza, także trochę zjedzą, nie będą na pewno głodne i mnóstwo atrakcji książkowych i rozrywkowo-zabawowych. Będzie na pewno konkurs, w którym ufundowałem dla zwycięzców 10 książek właśnie o elfie, oczywiście z autografem moim, z autografem elfa, ponieważ jest pieczątka specjalna z psią łapką. Konkurs będzie rysunkowy, będzie polegał albo na narysowaniu swojego właśnie wymarzonego psiaka, albo tego, którego mają, albo też na wyobrażenie rysunkowe mnie z moim elfem. Jury konkursu po długich obradach przyznało 2 wyróżnienia oraz 10 nagród książkowych. Andrzejkowa Noc pod Psem to nie pierwsze nocne wydarzenie organizowane w Galerii Książki. Andrzejkowa Noc pod Psem jest pierwszy raz, ale nocka w bibliotece to już kolejna. Tydzień temu mieliśmy okazję spotkać się z maturzystami, którzy tutaj przez całą noc mogli pracować nad swoimi prezentacjami maturalnymi. Natomiast dla dzieci to już kolejna noc, za nami wiele nocy pod tytułem Noc z piłką nożną, Detektywistyczna noc czy Noc z Andersenem. Zapisy na noc generalnie rozchodzą się bardzo szybko i przede wszystkim zapisują się te dzieci, które są czytelnikami biblioteki. Są to oczywiście mieszkańcy miasta, ale przede wszystkim te dzieciaki, które przychodzą tutaj do biblioteki i śledzą wszystkie atrakcje, które się tutaj dla nich organizuje.